Nagranie i produkcja Studio Plac. Agnieszka Bukowska i Krzysiek Grzyman zapraszają na podcast Coffee Spot z Polska. Rozmowy o kawie specialty, kawiarnianej kulturze i biznesie oraz o trendach, które będą kształtowały przyszłość branży. Jaka cisza nastała nagle na planie. I bardzo dobrze. Gośćmi podcastu Coffee Spot z Polska są nasi ulubieńcy kawowi z młodszego pokolenia. Przestań. Chociaż to będzie podcast bez ageizmu. No ale jak się zaraz okaże, nie przez przypadek, już to mówię na samym początku, czyli duet stojący za palarnią Trigger. Witajcie. Maciek Szymański po Dzień dobry. Lewej w czapeczce oraz prezes Mateusz Derkacz. Dzień dobry. Mateusz Mistrz Roasting 2023 oraz Captain z 2023 oraz Q-Grader. Maciek, właściciel wielu certyfikatów w SKA. Nie zdążymy ich wymienić na samym początku podcastu, dokładnie, więc dodamy je w notce później. Każdy będzie mógł sprawdzić. Bardzo się cieszymy, że tu jesteście. Bardzo się też cieszymy, bo jesteście też częścią tego przewodnika. Tak jest. I bardzo się cieszymy, bo w końcu mamy dobrą kawę na stole. Także dziękujemy. Fajnie mieć takich gości, którzy sami przyjdą, zaparzą sobie kawę. No, to może zacznę od pierwszego pytania, które zadajemy wszystkim gościom. Czy pamiętacie swoją pierwszą kawę? A, pamiętam, że zadawaliście te pytania. Ale się zastanawiałem na tym rzeczywiście, jak obejrzałem jakieś inne odcinki i moim pierwszym wspomnieniem, takim, którym pamiętam na pewno, to była jakaś restauracja przy drodze. Jako dzieciak przyjechaliśmy z rodzicami i pamiętam, że ktoś z nich zamówił kawę i ja byłem bardzo ciekawy, jak smakuje generalnie kawa, ale dosłownie wziąłem wykałaczkę, zamoczyłem jakby w tej kawie i polizałem tą wykałaczkę i miałem taki strasznie gorzki, niedobry posmak. Powiedziałem, taki drewniany. Nawet drewniany. Pomyślałem sobie, jakie to jest okropne, niedobre i czemu dorośli ludzie to piją i stwierdziłem, że nie, no to jest jakieś dziwne i nie będę nigdy pił kawy. No ale przyszłość pokazała co innego, także... Maciek jego pierwszy cupping w życiu, a Mateusz twoja kawa? Do tej pory wykałaczka. Tylko. Chodzi o taką pierwszą w życiu, tak? Aha. Jejku... Nie ma złych odpowiedzi. Ale jeśli nie pamiętasz pierwszej w życiu, to może być też pierwsza specialty. To też jest dobra odpowiedź. Na pewno jak byłem bardzo, bardzo mały i widziałem, że ktoś pije espresso, to byłem też bardzo zdziwiony, po co w ogóle coś takiego małego zamawiać i za co płacić, i że to w ogóle jest bez sensu. Smaku pierwszej kawy nie pamiętam. Pamiętam, że długo piłem taką kawę na le, tam jak chodziłem do szkoły średniej, ale najbardziej tak na świecie to zapamiętałem swoją pierwszą kawę specialty. To była Kenya Washed i wtedy było to dla mnie takie... Taki mindfuck, w ogóle to nie jest kawa, to jest herbata z sokiem, o co ci chodzi? I to zapamiętałem, to było takie najbardziej emocjonujące. To na początek tej rozmowy chcielibyśmy trochę was wziąć na wspominki, chociaż nie tak dalekie, nie musicie daleko sięgać w przeszłość, bo Trigger aż tyle lat nie ma historii, ale no, ja i Aga też jesteśmy pod wrażeniem tego, co zrobiliście i tego, jak szturmem zdobyliście polski rynek. No, nie mówię, że jesteście w top 3 palarni speciality w Polsce, bo one po prostu działają od wielu, wielu lat. Do tego trzeba naprawdę dużo wielu lat. Ale też wielu inwestycji, ale też pewnej rzeczy się pewnie już nie da zrobić, no bo ten rynek się troszkę też zacementował, no wiadomo. Ale jak jeździliśmy po Polsce, to w Trójmieście chyba miałem takie najbardziej wrażenie i trochę nawet taki, może jakąś małą zazdrość, no bo no, też prowadzimy palarnię, przyznajmy to. Myślę sobie, kurde, jak oni to robią, że oni są wszędzie. No ale trochę tam tych składników waszego sukcesu jest, bo i to, że to robicie fajnie i to, że to robicie autentycznie, i to do tego, że startujecie w zawodach i wygrywacie. Ja myślę, że zdjęcie. Albo social media, dobra, ale jakie były początki Triggera? Takie całkiem początki? Takie w ogóle od samego początku? Jak miałeś 8 lat. Jak miałem 8 lat. Pierwszy raz pomyślałeś, chciałbym mieć palarnię. Nie, tak w ogóle, tak super serio. Czyli 3 dni temu. Czyli 3 dni temu, wczoraj. To w ogóle... Chłopaki, matury już zdane. Chyba zaraz muszę lecieć. No usnął. To w ogóle zaczęło się od tego, że pracowałem wcześniej w większej palarni. Po jakimś czasie stwierdziłem, że jednak to nie jest dla mnie. Wróciłem do Secret Life'u, w którym wcześniej pracowałem jako barista. Okazało się, że jest tam etat head baristy, spodobało mi się to, wziąłem to, ale z tyłu głowy zostało, chciałbym palić jednak swoją kawę.
akurat poznałem Roberta Rybczyńskiego ze Story Coffee Roaster i zapytałem, słuchaj Robert, chciałbym sobie wypalać jakąś swoją kawkę, coś sobie kupić, coś sobie wypalać. I Robert powiedział, spoko, nie ma w ogóle żadnego problemu. No i tak to się zaczęło tak naprawdę. Kupiłem sobie worek Kenny, bo akurat Paulina z Biuro robiła cupping w ogóle. Inwentaryzację. coś tam zamiotło, nie, że ty, był cupping świeżych Kenny, więc akurat wybrałem coś. No i co, wypaliłem u Roberta, szefowa z Secretu, czyli Zuzia, powiedziała, że spoko, że nie ma w ogóle żadnego problemu, że mogę to sprzedawać w Secrecie. No i tak się zaczęło. I goście zaczęli pytać, co to w ogóle jest za kawa, z jakiej palarni. Więc trzeba było coś na szybko wymyślić, jakąś nazwę i wtedy właśnie tak padł trigger, bo jest to słowo, które jest jakoś tak w... No właśnie, co miał striggerować? Co miał striggerować? Ludzi miał striggerować. W sensie chodzi o to, że to już parę razy mówiłem, że właśnie to jest taka nazwa, która trochę nawiązuje do kawy, a trochę nie, bo nie ma słowa coffee w tym wszystkim, natomiast trigger, czyli jakiś czynnik uwalniający, czynnik, który coś pobudza, czynnik, który coś włącza. Kawa też jakby włącza nas, jakby uruchamia nam umysły, rozróżnik, dokładnie. Dlatego w jakiś tam bardzo nienachalny sposób nawiązuje do jej działania i jest też właśnie, ładnie graficznie wygląda, są 2G, są ludzie osłuchani z tym słowem, więc myślę, że to też na pewno wpłynęło na to, że łatwiej coś takiego zapamiętać. Dla tych, którzy oglądają tutaj, chciałabym zauważyć idealne dopasowanie kolorystyczne tej brazylki do okładki. Specjalnie, dokładnie. Starałem się. Dzisiaj rano jak naklejam. Maciek, no i co było dalej? Kiedy się spiknęliście i kiedy połączyliście siły? No to tak jak wspominał Mateusz, jak pracował wcześniej w tej większej palarni, to pracowaliśmy razem i tam się poznaliśmy. A czy ta palarnia ma nazwę, czy jej nie wymieniamy? Ma nazwę, ale... Ale jej nie wymieniamy. Ale nie wymieniamy, okay. Po prostu mówimy o triggerze. I tam się poznaliśmy i rzeczywiście nasze drogi gdzieś tam się w pewnym momencie rozeszły i Mateusz i ja zaczęliśmy pracować w lokalach, gdzie byliśmy headbaristami, odpowiadaliśmy za kawę i ja notabene tak naprawdę byłem też jednym z pierwszych klientów Mateusza, bo w pewnym momencie zaproponował mi, żebym spróbował jego kawy i wziąłem ją do lokalu, w którym pracowałem, zaparzyłem sobie, chciałem też sprawdzić, jak sobie radzi po tym wszystkim, jak pracowaliśmy w tej palarni i okazało się, że ta kawa jest bardzo dobra, jest stabilna, bo miałem kawę na espresso w pierwszej kolejności, więc też mi zależało na produkcie, który będzie stabilny, łatwy do ustawienia i dobrze smakował z kawami mlecznymi i sauté w formie espresso, więc byłem zadowolony. Cenowo też mnie fajnie ugościł, więc to był też taki dominujący czynnik poznajomości, dokładnie. Tych cen już nie ma. To już nie ma. Mamy zwyżki cen na giełdach, więc wiadomo, wszyscy o tym mówią. Giełda. I w dalszej kolejności pamiętam, że chyba Mateusz właśnie zaproponował mi spotkanie i gdzieś tam podczas tego spotkania, gdzie rozmawialiśmy, no to właśnie zaproponował mi, że moglibyśmy to tworzyć razem, bo w pojedynkę, no to może być po prostu ciężko to pociągnąć, no i gdzieś tam dzięki takim wspólnym pomysłom i dążeniu do jakichś tam celów, które sobie gdzieś tam określiliśmy, no to dalej to rozwijaliśmy już od tego momentu wspólnie. No i potem się pojawiły te nasze paczki, właśnie jakiś taki styl prowadzenia Instagrama i tym podobne i to się wszystko tworzyło z takich pomysłów, które gdzieś tam sobie omawialiśmy w wolnym czasie, jeszcze pracując dodatkowo w tych kawiarniach, więc jakby to w wolnym czasie od pracy w kawiarni planowaliśmy wszystkie dalsze ruchy, nie? Aż w końcu stwierdziliśmy, że możemy już tylko w pełni poświęcić się tematowi Triggera i robimy to teraz tylko to. I to ty, Maciek, odpowiadasz za stronę wizualną i te wszystkie zdjęcia. Znaczy, no ja to koordynowałem przede wszystkim i tak zgadza się teraz, zdjęcia robię w głównej części ja. Ostatnio też Mateusz próbował, ale niestety film się urwał i... Nie pierwszy raz w życiu, ale Mateusz, który? Prawda? Klisza w ten sposób. W sensie rzeczywiście gdzieś tam stwierdziłem, że na początku pomagała nam koleżanka Misia Sobieraj, którą pozdrawiamy, zrobiła nam pierwszą sesję właśnie analogowo i bardzo mi zależało na tym, żeby nasze zdjęcia właśnie były analogowe, bo jest nas dwójka i ciężko jest po prostu tutaj zadbać o tak marketing, żeby był tak na maksa dopieszczony, więc stwierdziłem, że zdjęcia analogowe, no to będziemy je wywoływać, ludzie bardziej docenią, pokaże to taki nasz charakter, bo też jakby lubimy ten styl, lubimy analogowo, lubimy trochę vintage, można tak powiedzieć, więc te zdjęcia rzeczywiście się fajnie wpasowały, no a potem stwierdziłem, że kurde, to jeszcze będzie bardziej autentyczne, jak sami będziemy je robić, więc ja chodzę cały czas z aparatem przy sobie,
jak mamy jakiś pomysł, jesteśmy razem, no to wtedy robimy po prostu zdjęcia, a najfajniejsza część to myślę, że jak już zostaną wywołane, dostaję na maila i sobie je oglądamy i mamy takie wow, fajnie wyszło. Ja kocham zawsze ten moment, bo nigdy nie pamiętam, co na tym filmie jest i dokładnie. Potem to jest zawsze takie wspaniałe zaskoczenie. Dokładnie, za dużo klatek, nigdy się nie pamiętam, co na początku. A też Maciek właśnie fajnie kiedyś porównał te zdjęcia analogowe, że jak ludzie je widzą, to jest coś takiego, że jakby ziomek pokazywał ci, jak było na domówce i ty to oglądasz i myślisz, kurde, szkoda, że mnie tam nie było. I jest ten efekt tego, nie? Właśnie. Czyli chodzi o FOMO. Tak. Dlatego we wszystkich kawiarniach później w Polsce można znaleźć Tigera. A powiedz jeszcze trochę o stronie i też taka informacja dla słuchaczy. To nie będzie cały odcinek, gdzie będziemy omawiać każdy element Triggera, to nie o to chodzi. Ale ponieważ to jest naprawdę bardzo ciekawa marka na rynku, to powiedz jeszcze trochę o designie paczek. Dlaczego akurat taki kształt? Dlaczego akurat takie oznaczanie paczek tymi paskami? Coś więcej na ten temat. No to myślę, że tutaj też mogę ja powiedzieć, bo w pewnym momencie poznaliśmy, jakby szukając takiej koncepcji, jak miałyby wyglądać te opakowania, bo bardzo istotne dla mnie, dla nas było to, żeby jednak się wyróżniać tymi opakowaniami, żeby to nie było takie powtarzalne, co dostrzegamy w tym momencie na rynku. No to gdzieś tam poznałem w międzyczasie osoby na Oleandrów, które okazały się grafikami i osobami odpowiedzialnymi za design, no i przedstawiłem im jakąś taką koncepcję tego, co chcielibyśmy osiągnąć. No i dzięki pomocy właśnie Grzegorza Sołowińskiego, Mata Frymusa i Misi Sobiera, jak wcześniej wspominałem, udało się osiągnąć właśnie taki cel, jakim jest ta paczka. No w pewien sposób oni też byli zainteresowani kawą Speciality, to nie był dla nich taki też coś nieodkrytego, więc łatwiej ta współpraca przebiegała właśnie przez to, że już mieli jakieś tam pojęcie, jak to wygląda i co chcieliby przekazać właśnie do tych paczkach. No i tak naprawdę to jest taka propozycja, którą nam przedstawili. Ja powiedziałem, no kim jesteśmy, czym się kierujemy, jakie mamy takie mniej więcej założenia ideologiczne, oni stworzyli tą paczkę. Ten kształt, no jakoś tak wszystko im się bardziej podobało. No ten kształt paczki jest całkiem mimo wszystko popularny, trochę może szerszy niż te standardowe opakowania Kisil tak zwane, no ale jak nam przedstawili pomysł właśnie z tymi paskami, które miały też ułatwić nam w ogóle pracę pakowania, bo te paski są właśnie po to, żeby dwójce osób, które na początku pakowały kawę na piątym piętrze w mieszkaniu w bloku i trzeba było tą kawę gdzieś tam zanieść i zapakować, no to ciężko by było to robić w innej formie, więc... Tak, dokładnie. Właśnie przez to, że mieliśmy wcześniej doświadczenie w pracy w palarni, wiemy, czego nie lubimy, w sensie wiedzieliśmy, czego nie lubimy, na co traci się dużo czasu, a o czym z reguły się nie myśli. No nie? Myślisz, palarnia, kawa, fajnie tego, ale trzeba mieć opakowanie, trzeba je jakoś przygotować. To są naklejki, jedna, druga, trzecia, czwarta. Jak one są równe, jeszcze mają być przyklejone, no to chodzi kolejne godziny pracy. A to jest właśnie ten komfort, że jest bardzo duża przestrzeń, pasek, niezależnie od tego, pod jakim kątem on zostaje tak naprawdę przyklejony. Z tyłu tylko takie informacje, które są wymagane jakby prawnie też jakby na takim pasku, co się bierze jakieś produkty z importu, no nie? Takie tylko po polsku, pyk. I to wszystko, no nie? I mamy dwie naklejki na dokładnie, opakowaniu. Dokładnie. Więc to jest, ułatwia nam bardzo pracę. Kolory musi już potem dobrać Mateusz właśnie na podstawie tego, co wybierze, jaką kawę do naszej oferty. No i mamy też QR kod na każdym pasku, żeby można było nas łatwo odnaleźć, jeżeli chodzi o stronę internetową. Więc wszystko tak minimalistycznie, ale wystarczająco i tak bardzo czytelnie, moim zdaniem. Kolega tutaj ze studio powiedział, że wyglądają też trochę jak białko. Niektórzy też mówili, że suplementy, coś takiego, rzeczywiście, ale to by mogło być mylące w kawiarni, że ktoś nagle sprzedaje białko albo byliśmy w takiej kawiarni, która miała też... siłownię. Siłownię nie, ale Fight Club. Zanim Aga poprowadzi całą drugą część rozmowy na zupełnie inne tematy, ja będę tylko tym takim paskiem w telewizjach informacyjnych, który podsumowuje to, co zostało powiedziane. Więc moi drodzy, jeżeli planujecie założyć swoją palarnię, to posłuchajcie dobrze jeszcze raz sobie tego początku tej rozmowy. Więc tak, doświadczenie, dużo pracy, znajomości, pewnie jakiś łód szczęścia, chociaż tutaj akurat tego nie było. Analogowe zdjęcia. Analogowe zdjęcia. Nie, ale chciałem zwrócić uwagę na coś innego. Jest takie powiedzenie, ono jest raczej zabawne niż mądre. Do sukcesu nie ma windy, trzeba iść po schodach, ale w waszym przypadku wnoszenia kawy na piąte piętro po schodach do mieszkania, wydaje mi się, że idealnie pasuje. Więc jeżeli ktoś sobie słucha tej rozmowy i myśli, ale super, piece teraz takie tanie, kupię sobie coś małego i zacznę wypalać kawkę. Nie, kochani, to jest naprawdę duży skrót myślowy. Proszę się zastanowić dwa razy. A teraz zmieniając temat, Aga.
Dobrze, no to ja chciałam skierować rozmowę na troszkę inny temat, bo wydaje mi się, że wszystkie palarniane pytania, jakie mogłyby zostać zadane, to już zostały wam zadane w różnych wywiadach. I chciałam trochę porozmawiać o tej nowej fali w kawie. Nie wiem, czy to, która już jest czwarta, piąta, szósta, ósma, nie wiem, może 23. Oficjalnie chyba czwarta. Tak. Wydaje mi się, że w raporcie Mintela ostatnio pisali o piątej, ale to też może mi się tam wydawać. W każdym razie chodzi o tę falę, w której nie ma już zadęcia i o to, że już nie musi być wszystko idealne, kawa nie musi być tylko z dripka, można sobie do niej dolać mleko, można nawet sobie dodać syropu, a bariści nie uważają się za najważniejsze i najmądrzejsze osoby na świecie. Bo są nimi roasterzy. Okej, okay, no więc właśnie tak, chcieliśmy porozmawiać trochę o tym waszym pokoleniu, bo to już nie jest moje, w kawie. No średnia wieku w tym podcaście, w tym odcinku naprawdę zjechała mocno. No, dobrze. Dzisiaj. Dzisiaj, odmładzamy się, o to chodzi. Odmładzamy się, dobrze. No to opowiedzcie nam coś o tej nowej fali. Mhm. Wiesz co, myślę, że też przede wszystkim temat się upowszechnił, jest takie słowo po polsku. Mhm. Tak. Spopularyzował? Proszę? Spopularyzował? Pięknie, spopularyzował. Wszedł do mainstreamu. Z każdej możliwej strony ugryźliśmy to pojęcie. Jak kawa speciality zaczynała się w Polsce, to było to wydarzenie. To była kawa, która nie smakowała jak kawa, każdy się temu dziwił. Na chleb mówiłeś, Pep. A ja na chleb mówiłem dokładnie. Idealnie, wow. Mamy to na rolkę. Sprowadzili nas na ziemię. Wszyscy się tym jarali. Natomiast pampersy w studiu dzisiaj. Pieluch mój ulubiony, zakładana przez głowę. Tak więc dziękujemy i zapraszamy do słuchania kolejnego odcinka podcastu Kafis. Ciąg dalszy nastąpi. No tak. No i temat się spopularyzował. Już nie jest to dla młodych ludzi, takich jeszcze młodszych od nas, czymś wow, tylko czymś standardowym. Oni idą do kawiarni i mają to po prostu. Dlatego może też z tego powodu już nie ma takiego wow. Ludzie zauważyli, że no, są różne zabawki, ale no kurde, jakby nie trzeba mieć, wydawać nie wiadomo ilu pieniędzy, wystarczy to zmielić, zalać wodą i jest okej. I to tak zaczyna docierać do wszystkich pokoleń, myślę, że... Ja pamiętam w ogóle czasy, kiedy jak się ludzie spotykali, którzy byli zainteresowani kawą, no to schodzili gdzieś do piwnicy i robili takie cuppingi właśnie. W 43. Podziemie kawowe. Jak Polska zaczynała się odbudowywać. Pierwszy nielegalny przemysł speciality do Polski. Były łapanki wszyscy organizowane. Wszyscy to wspominają. Nie, ale chodzi o tą przemianę rzeczywiście, gdzie no, jeszcze pamiętam te czasy, że się ludzie spotykali na te cuppingi, siorbali, to dziwnie wyglądało z zewnątrz, jak ktoś przychodził. Ziarna nosiliśmy w opakowaniach, tak. Mokate cappuccino. No i to były takie... Składało się na przesyłkę Chemexa ze Stanów. No tak. I tak jak wszystko, co jest chyba trudniej dostępne albo mniej znane, jest po prostu ciekawsze i w pewnym momencie to się na tyle właśnie spopularyzowało, że no, już zaczęło to wychodzić na jakiś social mediach. Osoby, które są, nie wiem, jakimiś influencerami, zaczęły się interesować tematem, rozpowszechniło się to coraz bardziej. I tak to teraz wygląda, że no, każdy już może ma taką dostępną, przynajmniej taką podstawową wiedzę na temat kawy speciality. Już nie ma takiego mędrkowania trochę w kawiarniach, że ja wiem więcej od ciebie, czy coś w tym stylu. Każdy już ma jakąś tam wiedzę i wie, co mu smakuje i to też jest najważniejsze w tym wszystkim, żeby nie oceniać kogoś ze względu na to, co mu smakuje, tylko zrobić to jak najlepiej i tym powinniśmy się kierować w tym momencie. Myślę, że też dużo na pewno dał system szkoleń choćby z kaowskich, do których bardzo dużo ludzi przystąpiło, właśnie w których Marta i Błażej w Coffee Support jakby wiodą prym póki co i idzie im to świetnie. W książce jakby co jest QR do tych szkoleń, macie artykuł o tym, jak się edukować i można sobie tam zajrzeć. Bardzo dobrze właśnie. I ja, i Maciek, i myślę, że bardzo wiele osób z kawy skorzystało z tego. No i to też otwiera oczy i też tak oswaja z tym wszystkim. Myślę, że ta edukacja jest mega ważna. Krzysiu,
No słuchajcie, ja jestem skarbnicą niepotrzebnych pytań, więc mogę wam zadać kolejne. Ale tak mnie zastanawiało, jak zaczęliście o tym mówić i nawiązując trochę do początku rozmowy i tej palarni, której nazwy nie wymieniliście, że jednak was to nie zepsuło tamto miejsce i zastanawiam się, że gdy tam pracowaliście, potem sobie wróciliście do kawiarni, potem zaczęliście rozkręcać coś swojego. Jeszcze raz tutaj dodam dla młodszych słuchaczy, oni jednocześnie robili dwie rzeczy, że i pracowali i rozwijali swoje. Właśnie to myślę, że warto to podkreślać jednak, bo jest takie duże oczekiwanie dzisiaj. Ja nikogo nie disuję i nikogo nie krytykuję, ale jest takie oczekiwanie takiego potrzeby instant sukcesu, że coś zrobię, otworzę, najlepiej tylko na Instagramie, żeby to zaistniało i już wszyscy przyklasną i powiedzą, super, bierzemy. No właśnie to tak nie działa, nie? Dlatego to podkreślam. Ale wracając do pytania, czy wtedy jak pracowaliście, a później zakładaliście swoją firmę, robiliście to trochę na kontrze do tamtych palarni, do tego, co tam widzieliście, do tych wartości, które też przyświecały tym palarniom? Bo wiemy trochę, jak niektóre palarnie speciality działają, że speciality jest tam głównie w nazwie albo na stronie internetowej, a tak. Główną kawę, którą się wypala, praży, niektórzy używają tego słowa, bardzo je lubimy, praży się kawę, to jest jakaś kawa premium albo nawet niżej, no to co się akurat To był też trochę nasz problem podczas odwiedzania kawiarni i jakby decydowania, czy znajdą się w książce, bo mimo tego, że na półce stały aeropresy i można było sobie wypić kawkę specialty z manualnych metod, no to potem pytaliśmy, jaka kawka jest na espresso, no i bywało różnie. Nie? No, często tak jest. Nie, no to na pewno to, co powiedziałeś, może w kontrze to zbyt tak źle zabrzmi, ale na pewno wyciągnęliśmy pewne wnioski, pracując w takiej palarni i stwierdziliśmy, że możemy to zrobić po swojemu, w fajny sposób i wyeliminować te czynniki, które powiedzmy nas może nie drażniły, ale nam nie odpowiadały, może w ten sposób i właśnie przez to, że to no, nie był duży projekt od samego początku, mogliśmy się bardziej skupić na pewnych elementach, jak selekcja kawy, jak właśnie design paczki, jak to, jak chcemy się pokazywać i bardziej przykuwaliśmy do tego uwagę, bo już większe palarnie no, mimo wszystko idą na ilość, tak, niż na jakość i to jest też ten problem, że w pewnym momencie gdzieś to się tam zatraca, a my od samego początku bardzo dbamy tutaj o jakość. Zresztą Mateusz każdą produkcję jak zrobi i wypali, no to kapuje, sprawdza każdy basz, który wypali, więc jakby tutaj jest bardzo konsekwentnie i nie ma opcji, że coś pójdzie do klientów, do ludzi, jeżeli wcześniej tego nie spróbujemy. Nawet jeżeli kolor się zgadza, nawet jeżeli wszystkie inne parametry się zgadzają, no to mimo wszystko jeszcze ten smak spróbujemy, jeszcze to sprawdzimy i dopiero potem pakujemy, nie? Więc bardzo się do tego przykładamy. To nie tylko ten design, to nie tylko inne rzeczy, ale wszystko naraz, tak na dobrą sprawę. Może tego nie widać z wierzchu, ale tak naprawdę jest. Ale jest w środku. A jest w środku. Ale te palarnie też duże, faktycznie, tak jak powiedziałeś, mają w swojej nazwie właśnie logo, nazwę i coś tam specialty roastery, że tak właśnie jak mówisz, często ta produkcja specialty to jest parę procent, tam do 5 na przykład max. Ale one mają coś fajnego, mówię z perspektywy roastera, który się właśnie w takiej palarni uczył. Miałem bardzo dużo kawy niskiej jakości, na której mogłem próbować, testować i uczyć się urządzenia. I to jest super doświadczenie, bo w momencie, kiedy teraz palę dużo droższą kawę, nie mogę sobie pozwolić na błędy, bo byśmy poszli z torbami we dwójkę. A w momencie, kiedy palisz dziennie tam pół tony czy tonę jakieś robuchy albo Santosa, to już dużo, dużo łatwiej później wyczuwać i przewidywać, co się dzieje w tym piecu, więc... Ja bym też nie chciała, żeby to wybrzmiało tak, że my jakoś krytykujemy te palarnie, no bo wydaje mi się, że to też... Tym bardziej, że wpuściliśmy kawę razem z Hybem, którego bardzo lubimy i pracuje tam... Pozdrawiamy. Nie, ja pracuje uważam, tam, że... Pracuje tam świetna ekipa i zresztą mają bardzo nową, fajną siedzibę. Tak, tak. Znaczy, ja tylko chciałam powiedzieć, że spopularyzowanie tej kawki specialty było możliwe dzięki temu premium. Dzięki dużym graczom, i tak. Dzięki temu, że te duże, że ci duzi gracze, jajku, mieli budżety na to, żeby po prostu sobie gdzieś tam jako side job palić tą kawkę specialty. Więc ja też nie chciałabym, żeby to wybrzmiało, jakby to, jakbyśmy się tutaj śmiali z kogoś czy coś, bo jakby też jest duża wdzięczność. Tak samo nie, no oczywiście, w kawiarniach no nie byłoby specjalnie.
wdzięczność za Coffee Heaven. Tak, nie byłoby speciality, gdyby nie te premium na początku. No, większe palarnie, no może ktoś o tym nie wie, ale większe palarnie speciality no, zaczynały od tych kaw premium, no i potem w momencie, kiedy ta kawa speciality zaczęła być bardziej dostępna i coraz bardziej się popularyzować, no to zaczęli iść w to. Ale nikt nie zaczynał tak na samego stricte początku od kawy speciality, przynajmniej mi nic o tym nie wiadomo. Jezu, ile poprawności politycznej w tym podcaście. No już dajcie spokój, no dajcie tu jakąś też przestrzeń, żeby to było coś ostrzejszego. Później się słucha tych podcastów i wszystko jest takie miałkie. Nigdzie nie ma żadnej opinii. Wszyscy mówią, wszyscy świetni, wszystko fajne, fajne miejsca, miła Coffee Heaven. No wiadomo, wiadomo, mają swoje miejsce, swoje historie, ale pchajmy to do przodu, niech to się zmienia. No. Chcesz nas zniszczyć. Słuchajcie, ponieważ dzielimy też zupełnie biznesowo, dzielimy przestrzeń, więc bardzo możemy wam dobrze się życzę, do tego przyznać. Bardzo wam dobrze życzę, żebyście płacili faktury. Akurat. Co się nam udaje. Co się udaje, potwierdzam. Co działałbym przeciwko sobie po prostu. Mhm, to teraz może wróćmy jeszcze trochę do tej nowej fali o tym, jakby co waszym zdaniem się będzie dalej działo i jakbyście mieli tak zajrzeć w szklaną kulę kawki specialty, to co tam widzicie? Fusy? Z tymi falami to w ogóle mi się podoba, bo to się czasem pojawia w podcaście i też w rozmowach i ja zwykle mówię czwarta, Aga mówi o raporcie Mintela, mówi, że piąta, ty mówisz, że chyba czwarta. To dla słuchaczy, którzy nie są w tym obeznani, oni mogą mieć trochę wrażenie, że to jest jak z rokiem chińskim. Że o, jest rok smoka i nagle wszyscy się budzą w kawie speciality i mówią, o, mamy piątą falę, właśnie nadeszła piąta fala w kawie, że ktoś tam z góry podał piątą falę w kawie i teraz wszyscy działamy i tak. Przestawiamy tory, przestawiamy zwrotnicę i nagle lecimy, sustainability, albo uwaga, piąta fala, wrzucamy na luz, żeby dokładnie. Było bardziej więcej luzu w tej kawie speciality. No to, żeby nadać temu podcastowi trochę pazura, no to szykuje się rok triggera po prostu, jak nie teraz już. Tak, można tak. Rozniesiemy ten biznes. Jakie macie zwierzątko przygotowane? Tiger. To będzie rok tygrysa będziemy mieli. Okej, dobra, okay. Ja się przygotowałam. Czyli spirit animal firmy to tygrys. To teraz wyszło. I żaba. Tak, dokładnie. Jeszcze się na tym zastanowimy, jakiego mamy patronusa, ale myślę, że nasza przyszłość, no to nam się marzy generalnie duża palarnia z własnym piecem, z mini rampą w środku i sieć kawiarni w całej Polsce i na świecie, także można w ten sposób to określić. Znam takie koncepty, które się udały, więc słuchajcie, wszystko jeszcze w 2024 roku jest możliwe. Trzeba więcej po tych schodach chodzić. Na początku cieszyliśmy się, że jakaś kawiarnia ma naszą kawę, jakieś dwie kawiarnie, a teraz jakby już dążymy do, no trzeba sobie jakieś cele wyznaczyć, po prostu kolejne, no bo nie może tak być cały czas stabilnie i nudno, także no lubimy, jak coś się dzieje generalnie. Ale wracając do tego falowania i do tych fal w kawie. Nie ma fal. Nie ma fal, wiemy, ale wiem, no to jest wszystko koncepcja, tak jakaś teoretyczna, ale jednak rzeczy Dawid Podsiadło to spopularyzował. Rzeczy się dzieją jednak na rynku i pewne zmiany widzimy, czy to w automatyzacji w kawiarniach, czy w wątkach sustainability, to się dzieje. No, w świecie kawy przecież też mamy pewne trendy, tak? Czy to na kraje pochodzenia kawy, czy to na obróbki, to się dzieje. No, to nie jest tak, że jedna palarnia tylko idzie w obróbki bezlenowe, ale to się dzieje z różnych stron, nie? Mhm. Wiadomo, że w dużych palarniach może trochę później, może na bardzo małą skalę, ale te mniejsze palarnie, które są może bardziej zwinne, może trochę lepiej wyczuwają te trendy, a może też chcą je kreować, bardziej szukają, też próbują się wyróżnić. I co wy widzicie pod kątem palarni? No bo ja to widzę bardziej pod kątem kawiarni. Mhm. Pod kątem palarni wygląda to w ten sposób, że do ludzi dochodzi taka świadomość, że palenie kawy to nie jest magia, która czarna. Jest czarna, jak kawa, która jest przeznaczona tylko dla wybranych, tylko jest to proces do ogarnięcia dla każdego, tak naprawdę, że to jest coś jak robienie espresso, tylko że nie trwa 30 sekund, tylko załóżmy 12 minut. Coraz więcej ludzi śmielej sięga po właśnie jakieś wynajmowanie mniejszych pieców, po próbowanie w tej dziedzinie i to na pewno jest taką dużą zmianą. Tak, jeżeli chodzi o palarnię. Zaraz wracamy do rozmowy, ale czy wiesz, że nowe wydanie przewodnika Coffee Spots Polska możesz zamówić na stronie www.coffeespots.pl www.coffeespots.pl. To ja jeszcze może zadam takie pytanie, które ostatnio nam się pojawiło gdzieś w rozmowie z Krzyśkiem. Czy wydaje wam się, że będzie tak, że te
ziarna i farmy będą bardziej powtarzalne, bo rozmawialiśmy z Krzyśkiem o tym, że teraz jest tak, że co roku każda palarnia produkuje inne ziarna z innych farm i jakbyśmy chcieli zrobić... Wiele rzeczy się składa, oczywiście. Tak, oczywiście, tak? Ale że jakbyśmy chcieli zrobić taką aplikację, jak jest Vivino dla wina, że można sobie oceniać kawki i potem można sobie patrzeć, jak inni ludzie oceniają ziarna, no to byłoby to bardzo trudne, no bo te ziarna co chwilę są inne i nie ma czegoś takiego, że co roku, oczywiście jakieś duże palarnie, nie wiem, Bonanza, co roku ma, czy Tim Wendelboe, co roku ma jakąś kawę z jakiejś danej farmy i po prostu ją powtarza, ale to jest jeszcze bardzo rzadko spotykane. Bo oni już chyba posiadają nawet własne farmy, czy mają takie podpisane jakieś umowy rzeczywiście, ale... No posiadanie jest... własnej farmy swoją drogą, tylko tutaj się wtrącę, bardzo mi trąci neokolonializmem jednak. Że o ile współpraca z jakąś konkretną farmą wydaje mi się, że jest super, bo daje stabilność tej plantacji kawy, a wiadomo, że uprawa kawy jest super ciężką robotą. Tak. I coraz mniej ludzi się tym interesuje. Dokładnie. I awokado. Jeżeli w Polsce rolnicy narzekają na to, że nie ma rąk do pracy przy zbieraniu truskawek, czy jakichkolwiek innych owoców, to pomyślcie sobie, gdzie w kraju globalnego południa tak zwanego, chociaż to jest też trochę obraźliwe określenie, gdzie ten kilogram kawy kosztuje raptem parę dolarów, to ile dostaje ten imigrant jeszcze, mimo tego, że to jest biedny kraj, to tam jeszcze przyjeżdża imigrant, żeby zbierać te ziarna kawy, to są naprawdę bardzo małe pieniądze. I super, że niektórzy plantatorzy mają ten komfort, że mogą współpracować z palarniami i mieć stały dochód i sobie zaplanować to w przyszłości, ale już posiadanie farm z kolei, to już mi się zapala taka lampka, że to nie fajne. Znajdźcie pytanie w tej wypowiedzi. To było tylko wtrącenie, ale wydaje mi się, że ważne. Nie? Że... No ale inna sprawa też jest taka, że posiadanie w ogóle farmy jest bardzo ryzykowne z punktu widzenia palarni, ponieważ jak wiemy właśnie to jest trudne jakby powtarzalnie hodować tę samą kawę, żeby co roku smakowała nawet podobnie. Także no mało ludzi się na to, do tego sięga, tylko rzeczywiście jakby współpracują z importerami zielonego ziarna, gdzie sobie wybierają w dowolnym roku właśnie jakieś kawy, które najbardziej im odpowiadają. Stąd już przeszły selekcje. Już tak, już są sprawdzone, obcykane, jeszcze my sobie spróbujemy, okej, to w tym roku mamy to i to jest najbezpieczniejsze, bo mimo wszystko gdzieś tam na koniec to musi innym smakować i być dobre, a nie kiedy, no niestety warunki atmosferyczne i inne globalne katastrofy no, powodują, że no, nie ma w danym roku tej kawy ponownie, ani w takiej samej jakości. Ale tutaj też się pojawia bardzo dobre pytanie o odpowiedzialności krajów rozwiniętych versus krajów rozwijających się. No bo z jednej strony ja się zgadzam z tym całkowicie i dlatego też tego nie ma, że mamy zawsze te same kawy z tych samych regionów. Też powodów, dlaczego akurat polskie palarnie wybierają dane kawy jest mnóstwo, ale jednak wydaje mi się, że słynny akronim CCC, czyli cena czyni cuda, jest w większości palarni jednak głównym czynnikiem decydującym, dlaczego akurat ta kawa trafia do oferty, a nie inna i cupping jest na drugim miejscu, a jednak pierwsza jest cena, więc walory, ale z drugiej strony to też chyba trochę taki brak odpowiedzialności ze strony palarni w stosunku do tych plantatorów, że no kurczę, oczekujemy od was, żebyście produkowali kawę speciality najwyższej jakości, ale jak macie gorszy rok, to bajo, radźcie sobie sami w tym sezonie, nas tu nie ma, bo my wolimy, bo nasi klienci wolą lepszą kawkę w tym sezonie. Tak, no bo tu jest presja z każdej strony, no nie? Na farmerów działa presja związana z pogodą, na nas jakość tego ziarna i balans z ceną, ale nawet jak ktoś ma najszczersze serce i super w ogóle z człowiekiem moralnym i etycznym, to z drugiej strony ma klientów, którzy tak. od niego i oni się... Często w ogóle jest coś takiego w Europie, że ludzie myślą, że w ogóle kawa rośnie w palarni, nie? Że kawa jest z hajba, kawa jest tam... Nie, no kawa jest z Włoch przede wszystkim. Przede wszystkim jest z Włoch. Bo najlepsza jest z Włoch. Dokładnie. No i to jest właśnie bardzo... Często ludzie z tego wspomnianego przez siebie globalnego południa są od nas tak daleko kulturowo i fizycznie po prostu, że zapomina się o nich. Ja mówię z perspektywy takiego przeciętnego klienta i to jest mega źle. W sensie też właśnie staramy się też o tym przypominać i nawet w tym takim naszym manifestie jest napisane, że łączymy, właśnie wzmacniamy coffee community przez połączenie klienta z producentem, który odgrywa ogromną rolę tłumaczenie w quality. Tłumaczenie symultaniczne.
dokładnie tak. Na żywo. Na żywo. Który właśnie, że ten podkreślenie roli tego producenta, który, od którego tak naprawdę to wszystko zależy, co tam jest, bo w roli palarni jest tyle, żeby tego nie spieprzyć, ale jakie to jest, jaką to ma jakość, to wszystko zależy właśnie od tego farmera, który ma przesrane, tak jak już to też uzgodniliśmy. My wszyscy mamy za zadanie, w sensie bariści, palarnie, wszyscy mają za zadanie po prostu nie utrzymać zepsuć tą jakość, a nie zepsuć jej. Tak. Dokładnie. Nie wiem, jakie było pytanie. Nikt nie wie. Myślę, że to jest też taka przestrzeń wymiany myśli i bardzo się cieszę, że mogliśmy się spotkać też przy tym temacie i trochę o tym porozmawiać. Ale Aga, co tam w tym raporcie Mintela jeszcze było a propos tej piątej fali? Bo jak mamy tutaj chłopaków z tego młodego pokolenia, pierwszy raz tacy młodzi goście w studiu Coffee Spot z Polska. Przed trzydziestką. Przed trzydziestką, to może ich jeszcze przemaglujmy. Teraz nie wiem, czy mówię, bo mówię o różnych raportach, więc możliwe, że to nie będzie dokładnie stąd, no ale w tej fali na pewno było to, że pijemy kawę z mlekiem, że pijemy kawę na zimno, że dodajemy do niej syropów i innych dodatków, że pijemy kawę w domu. Mhm. Może zaraz zajrzę tutaj sobie. Odpowiadajcie, ja sobie zajrzę. Może pandemia też pomogła w tym bardzo, że teraz tak temat właśnie robienia kawy w domu się spopularyzował, bo jednak ludzie siedzieli, zaczynali piec swoje wypieki, zaczynali parzyć swoją kawę. Także i nie chodzili do kawiarni, jak trzeba sobie było samemu radzić, więc myślę, że tutaj to wywarło bardzo mocny wpływ na tym, że teraz to robienie kawy w domu jest coraz bardziej popularne. No. Nie wiem, co w tym raporcie też było. Ja też już nie pamiętam. Tak. No dobrze, to... Ale na pewno też to, że jedzenie jest takim nowym luksusem, nie? I że jakby teraz ludzie wolą sobie pójść 5 razy na kawkę, niż kupić sobie buty i 5 razy, wrzucić to na Instagrama. No, nie? To prawda. To jest... kupuje się jedzenie w formie kupowania doświadczeń. I właśnie coraz większy jest taki trend na kawę jako produkt spożywczy. Też jest tym. W sensie, że w ogóle, tak jak nawet mamy sensorykę, w języku polskim jest dużo mniej określeń sensorycznych na różne tam rzeczy, które odczuwamy, ale teraz, bo wcześniej nie było takiego nacisku na to, że to jedzenie może przynosić faktyczną przyjemność i bardzo mało ludzi to rozkminiało. To była raczej potrzeba fizjologiczna niż coś takiego jako doświadczenie. Natomiast faktycznie, tak jak mówisz, to przechodzi w fazę taką czegoś przyjemnego, jakieś zajawki i kawa równocześnie też. Już teraz nie zjemy posiłku, zanim nie zrobimy zdjęcia, prawda? Jakby w większości przypadków już teraz to... Nawet widzę. W domu ludzie, jak sobie tak. gotują, to też starają się, żeby to ładnie miało... było, tak. A to jest akurat super, to jest fajne, bo to wydaje mi się, że jedzenie smakuje lepiej, kiedy ładnie wygląda. Oczywiście. Zdecydowanie. Jako skarbnica pytań, jak i nieograniczonych dygresji w tym podcaście, to chciałem was zapytać o inny raport, a mianowicie o liczby, które my zebraliśmy przy okazji robienia tego przewodnika, bo przepytaliśmy... Bo przepytaliśmy... Tak, no tutaj jeszcze disclaimer. Dzielimy przestrzeń, ale nie księgową. Spokojnie, żadnych tajemnic z Triggera nie znam. Zresztą ja akurat w palarni rzadko bywam, to wiecie. Po przeprowadzce chyba się raz tylko przycięliśmy do tej pory w palarni. Ale chciałem was zapytać o liczby... Dokładnie. Ale chciałem was zapytać o liczby, które nam wyszły z raportu, a mianowicie aż 1/4 kawiarni speciality w Polsce, czyli na stan przewodnika to było 75 kawiarni, sama w jakiś sposób wypala kawę. I jak wy na to patrzycie? No bo macie doświadczenie pracy w palarni, w kawiarni, no ale teraz prowadzicie palarnię, więc pewnie chcielibyście wypilnować tego odcinka i nie oddawać go kawiarniom. Tak, wiemy. Trigger wszędzie na półkach. Ale uważacie, że to jest dobry trend? To jest konieczny trend. W sensie to czasami jest być albo nie być dla kawiarni. W momencie, kiedy kawy tak bardzo, w sensie stają się tak drogie, no to sięganie po jednak po surowiec ten zielony, ten taki jeszcze nieprzetworzony, niektórym umożliwia w ogóle bycie, nie? Obniżanie food costu kilkukrotnie, więc to jest jak najbardziej, myślę, konieczne. Szczególnie teraz, jak jest klimat, jeszcze bardziej zmienia kawy. Widzimy to na giełdzie, jak teraz tam zaszalało, nie? Więc myślę, że to jest konieczne.
I co jeszcze, Jakubów, ty? To ja może trochę rozciągnę też o to, jaką to jest szansą, a jakim zagrożeniem, bo widzieliśmy się niedawno na premierze przewodnika w Łodzi z Markiem Robachą z Primulatora i to w ogóle było super miłe spotkanie, że są osoby z branży, a Primulator to jest ogromna firma, która obsługuje na przykład sieć sklepów Convenience, bardzo popularną z żabą w logo, gdzie wiesz, obsługują kilka tysięcy żabek, a jednocześnie Marek przychodzi na premierę przewodnika Coffee Spots Polska, nie zapraszaliśmy go jakoś specjalnie, po prostu przychodzi, bo go to interesuje. To jest dla mnie największe docenienie naszej pracy, to, że są osoby w branży, dla których dużą wartością jest ten przewodnik i też poza samymi kawiarniami treści, które się w nim znajdują. I rozmawialiśmy z Markiem o tym, jak to się wszystko automatyzuje, także proces spalenia kawy. Ja zresztą obserwuję już od kilku lat rozwój firmy Bellwether, która produkuje piece takie automatyczne do wypalania kawy, one są akurat dostępne w Stanach. To wygląda trochę jak taka typowa amerykańska dwuskrzydłowa lodówka. One są ogromne. Jeżeli komuś się wydaje w Polsce, że ma dużą lodówkę, no to w Stanach te lodówki są dwa razy większe. Wiadomo, wszystko jest dwa razy większe. Samochody. Dla zasady. Ostatnio mamy też kubki Stanleya w storze. Patrzę, myślę sobie, o fajnie, litr 18. Tak? I konkretna kawka się tutaj zmieści. I tak jest pół mała bacza, kawa. Pół bacza szybkiego przelewu. Ale czy, i orzeł w tle. Mam nadzieję, że do końca podcastu zdążę chociaż zadać to pytanie, ale być może to jest właśnie to otwarcie do kolejnej rozmowy i zaproszenie do kolejnego podcastu. Yes. Ale czy nie obawiacie się też trochę, że ta automatyzacja w świecie kawy palarniom właśnie utrudni życie? Bo kawiarnie sobie pomyślą, to ja sobie wolę kupić zielone ziarno z tego czy innego miejsca, kliknąć guzik i mieć je wypalone. I o ile dzisiaj to jeszcze ktoś musi przygotować profil palenia tej kawy w tej firmie czy u importera, to wydaje mi się, że za 3 lata max, a pewnie nawet za rok, AI na podstawie danych historycznych i prostej analizy tego ziarna, ono sobie same zrobi profil palenia kawy i co więcej, z palenia na palenie będzie sobie ten profil ulepszało. Mhm. Dokładnie. Znaczy automatyzacja już się odbywa od dłuższego czasu rzeczywiście i to w takich większych sieciowych kawiarniach, gdzie no jednak ważna jest powtarzalność. Ale mimo wszystko w dalszym ciągu i mam nadzieję jak najdłużej będzie bardzo doceniana właśnie taka praca manualna i doświadczenie roastera i ludzi, którzy za tym stoją. Poza tym takie rzemieślnicze robienie czegoś no zawsze jest tak, no nie wiem, moim zdaniem fajniejsze, bardziej doceniane i to taka automatyzacja wszystkiego. No może to jest bardzo fajne uproszczenie, ale czy takie atrakcyjne ideologicznie, wizualnie. No nie wiem, będziemy obserwować tak naprawdę, ale ja lubię rzeczywiście, jak ktoś się postara, zrobi, zna się na tym, można pogadać, wymienić spostrzeżenia. Świetny experience generalnie, więc. Tak, myślę też, że faktycznie może to stanowić zagrożenie, szczególnie dla takich palarni, które nie mają jakby wizerunku, których wizerunek nie jest jakoś cenny, nie? W momencie, kiedy masz firmę, która sama w sobie stanowi jakąś wartość dodaną, że twój produkt stoi na półce, to nawet w momencie, kiedy kawiarnie mogą sięgnąć po swój sprzęt albo wypalać to jakoś tam samodzielnie, to chcąc podnieść prestiż swojego miejsca, będą i tak sięgać po produkt takiej palarni. A jak sobie myślicie o automatyzacji w świecie palarni, ciągnąc jeszcze trochę ten temat, bo ja się tym zastanawiam bardzo w świecie kawiarni. I tam trochę sobie wypracowaliśmy z Agą takie stanowisko, że zresztą na podstawie tego, co mówią eksperci, że wszystko zostanie zautomatyzowane poza kontaktem z gościem. Że to jest najważniejsze w kawiarni, najważniejsi są ludzie, ci, którzy stoją za barem i ci, którzy przychodzą. Tutaj jeszcze w ramach naszej poprawności politycznej, którą Aga wprowadziła wcześniej, ja miałem taką refleksję, jak wy odpowiadaliście na pytanie, że ja powiedziałem, że świetnie, że Marek przyszedł na premierę. Nie, świetnie, że wszyscy przychodzą na premierę przewodnika. To jest dla nas w ogóle najmilsza rzecz, poza przygotowywaniem przewodnika i poznawaniem właścicieli kawiarni, to są te spotkania z ludźmi, którzy kupują sobie przewodnik, albo nawet go tylko przeglądają, przychodzą na te spotkania i mówią, tego nic nie zastąpi. Nie. Tego nic nie zastąpi. Dla mnie jest najmilsze, jak ci ludzie przychodzą, żeby im podpisać książkę. W życiu ważne są tylko chwile, chciałbym przypomnieć. Dokładnie. I te chwile są miłe, kiedy ludzie przychodzą, żeby podpisać tą książkę i ja patrzę, że w środku oni mają pieczątki w tych miejscach, bo tutaj jakby zrobiliśmy taki feature, że można sobie tutaj wrzucić pieczątkę i ludzie chodzą po tych kawiarniach i potem ja patrzę na te strony, to jest tak wzruszające. Jak z książeczką PTTK. Więc to był disclaimer poprawności. Cieszymy się z każdej wizyty na premierze przewodnika. Ale wracając do pytania automatyzacji, bo tak jak mówiłem, mamy trochę to przerobione w świecie kawiarni, a w świecie palarni, to gdzie będzie najważniejszy ten człowiek za 5 lat? Czy on będzie najważniejszy przy piecu,
czy jednak ten piec, i to nawet nie mówię, że to z lenistwa, po prostu ten piec się stanie mądrzejszy trochę od człowieka, mm-hmm. Że po prostu ten piec będzie w stanie kontrolować tyle parametrów, ile ty patrząc na ekran przy wypale, czy nawet patrząc przez wizjer, nie będziesz mógł kontrolować. To prawda, już nawet ten komputer stanowi bardzo dużą, jakby, już jest bardzo ważny, nie? Mm-hmm. Te wszystkie wykresy i tak dalej, już nikt nie wącha, nie wiem czy nikt, ale generalnie odchodzi się od takiego czegoś, żeby wąchać ten probierz, czy mm-hmm. jakieś takie rzeczy. Jasne, jak najbardziej ta automatyzacja jest coraz większa i myślę, że człowiek nadal będzie niezastąpiony przy cuppingu na przykład. Sensorycznie przede wszystkim. Maszyna nie powie nam, czy jest mniam, czy fa. Dokładnie. To jest na tyle jeszcze skomplikowane. Wydaje mi się, że się zdziwimy wszyscy za 3 lata. Tak, bo mi się wydaje, że człowieka smak jednak jest taki, wiecie, no nieprzewidywalny. Dzisiaj jadłeś, nie wiem, burgera wcześniej i smakuje ci to trochę inaczej, albo nie wiem, masz jakiś gorzki smak w ustach, no cokolwiek, że jakby to nie mamy takiej pełnej, wiecie... Każdemu też co innego smakuje. Każdy ma trochę inną paletę, ale też ona się zmienia. Tak nawet... się kalibrujemy. Tak, oczywiście, ale wydaje mi się, że maszyny da się niestety lepiej skalibrować i to jest trochę okrutne stwierdzenie. I zastanawiam się, które relacje tutaj będą najważniejsze, bo tego się na pewno trzymamy, że te relacje międzyludzkie i jeżeli ja miałbym na coś postawić i wiązać z czymś wielką nadzieję i też z technologiami, to, że te technologie ułatwią nam współpracę między palarniami a plantatorami. Kosmitami. To takie... To jest wprowadzam teraz bardzo poważny wątek. Jesteś idealnym podcasterem, bo zadaję pytanie, a potem sam na nie odpowiadam. Tak, oczywiście, bo stawiam idealny pytania, gość podcastu. Stawiam pytanie z tezą. Bardzo rzadko jestem zapraszany. Nie, że wydaje mi się, że tutaj jest to pole, bo wy jesteście za młodzi, ale jak kiedyś wchodził blockchain... Co? No właśnie. Właśnie nikt już o tym nie pamięta. Blockchain. Jak wchodziła taka technologia blockchain, to ona też, oprócz tego, że o nią oparte są kryptowaluty, to ona była też pokazywana jako taka przyszłość dla bardzo wielu branż, w tym także branży gastronomicznej. I tutaj chodziło trochę o wyeliminowanie fraudów w branży gastronomicznej, czyli wszystkich możliwych przekrętów, ale też na bezpośrednie połączenia między dostawcą a klientem finalnym, tak? Czyli na przykład, nie wiem, restauracją, czy w naszym przypadku palarnią. I trochę wiąże z tym nadzieję, może nie akurat z AI, ale ogólnie z rozwojem technologii, ale z AI pod tym kątem, że będziemy mieli na to więcej czasu i przestrzeni, że może wreszcie uda się zrobić to piękne rozwiązanie, że siedzisz w kawiarni, bardzo smakuje ci dana kawa i skanujesz jakiś kod QR i jesteś w stanie dać tipa farmerowi. Że to byłaby piękna rzecz, którą technologia mogłaby wreszcie nam umożliwić, tak? No. Bo dzisiaj wszyscy o tym mówimy. Wy macie to wypisane na paczkach. My staramy się to robić u nas w palarni, przekazywać te kilka procent w skali roku plantatorom na poprawę ich warunków funkcjonowania i to jest super, ale to jest mega trudne, jak chcecie to robić tak praktycznie, nie? Nawet przekazywanie pieniędzy nie jest łatwe, bo łatwo jest zrobić przelew typu SEPA z Polski do Niemiec, ale niełatwo jest zrobić przelew z Polski, do Kolumbii, Gwatemali czy Brazylii, tym bardziej, że ten pojedynczy plantator nawet nie ma swojego rachunku bankowego, bo on pracuje z kooperatywą, nie? I trochę na to liczę. Gdzie te pieniądze? No i on znowu śmieszki. No dobrze, kochani, no to wydaje mi się, że tym akcentem możemy powoli kończyć naszą rozmowę. Już powiedział, że wszystko jest zostało, więc już możemy kończyć. Czy macie coś do dodania? Kochani. Wszystko zostało powiedziane. Okej, okay, cieszę się. To my się cieszymy. No fajnie. No to tak naprawdę trochę zaprosiliśmy was tutaj do szkoły. Zaprosiliśmy, żebyście posłuchali nas. Bardziej doświadczonych osób generalnie. No a co chcielibyście jeszcze dodać na koniec tej rozmowy, żeby nie było tak, że podcast kończy się moim przydługim monologiem? I cisza, nie? Cisza podobno jest krępująca w podcaście, ale ponieważ to jest wideo, to każdy może zobaczyć, co się teraz dzieje. Nie, zatańczy. No, powiemy chyba to, co mówimy wszędzie, czyli róbcie to, co kochacie. Tylko miał powiedzieć to, co nie w życiu najbardziej. Tak, dokładnie. Już zapomniałem ten monolog. Świetna sprawa, bardzo lubimy do tego sięgać. Inne nasze powiedzonka, kostereka, prąd nie tyka i tak dalej. Nie mamy jakiegoś pomysłu, żeby zakończyć pewnie ten podcast, ale... Złota myśl, cholera, tu wima. Może jakaś złota rada odnośnie parzenia kawy w domu. Parzenie kawy? A, to może właśnie tak się nie spinać przy parzeniu kawy,
kawy, tylko podejść do tego bardzo... Kawa to owoc. Kawa to owoc, tak, to jest ważne. Kompot tak naprawdę. No, i polecamy nie sięgać po jakieś bardziej skomplikowane urządzenia. Drogie młynki. No, młynek rzeczywiście jest gdzieś tam istotny, ale właśnie spróbujcie sobie sięgnąć po French Press albo zalać po prostu kawę w kubku i może na nowo zaczniecie doceniać właśnie kawę. I prostotę. I prostotę, bo właśnie w prostocie jest piękno. O, to prawda. Dziękujemy zdecydowanie Team French Press. No słuchajcie, Spotify ma taką przepiękną funkcję, że można sobie sprawdzić, w którym momencie słuchacze odpływają, więc będę mógł później sprawdzić. Czy to był właśnie ten moment, kiedy dzieliłem się swoimi refleksjami? Bardzo wam dziękujemy. Maciek Szymański, Mateusz Derkacz, duet stojący za marką palarnią Trigger, byli gośćmi podcastu Coffee Spot Polska. Dziękujemy. To my dziękujemy. Dziękuję. Agnieszka Bukowska i Krzysiek Grzyman na kolejny odcinek podcastu zapraszają w sobotę. Więcej o przewodniku Coffee Spots Polska przeczytasz na stronie www.coffeespots.pl oraz na Instagramie. Nagranie i produkcja Studio Plac.